Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Jestem Julian. Znajdujemy się w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Ze mną są razem Krysia, Maria i Maksymilian. Będziemy studiować zagadnienie ubóstwa, jak nieść pomoc ludziom w potrzebie, a dzisiejsze studium nosi tytuł Wezwania kierowane przez proroków. Nasze studium zaczniemy od wspólnej modlitwy. Niech nam Bóg pomoże wyciągnąć dla siebie przede wszystkim te najlepsze lekcje i żebyśmy mogli je przekazać również innym. Maksymilianie, mogę Cię prosić do modlitwy. Niebiańskie Ojcze, chcemy podziękować Tobie za to, że możemy otworzyć Twoje Słowo i możemy zajrzeć do Starego Testamentu, aby u proroków znaleźć rady, które były podane tak dawno temu, a które mogą być zastosowane również obecnie. Prosimy Cię o błogosławieństwo tego studium. Amen. Amen. Bóg stworzył ludzi, którzy mieli być równi sobie, mieli się kochać, mieli żyć w szczęściu, dobrobycie. Tak miało być w raju, ale grzech popsuł wiele rzeczy i już Kain powstał i zabił młodszego swojego brata Abla. Później doszło do innych problemów. Pojawili się władcy, którzy stali ponad ludem. Bóg próbował ratować sytuację wśród swojego ludu, dlatego też dał prawa, które mówiły o tym, że nikt nie może mieć więcej ziemi, ażeby się nie wzbogacić w stosunku do innych swoich braci. Jeśli nawet ktoś z jakichś powodów choroby czy innych jakichś problemów popadł w długi, to przychodził tak zwany rok miłościwy. Należało wypuścić takiego człowieka na wolność, z powrotem zwrócić mu ziemię. I Bóg tak chciał, żeby to trwało. Nie byłoby więc bogatszych, biednych, ale przyszedł czas, kiedy Izraelici, spoglądając na inne narody, zdecydowali, że oni chcą żyć tak jak inni. My chcemy króla. Prorok Samuel mówił, że niedobrze jest tak. Lepiej nie mieć tego króla. Dlaczego nie? Bo Pan Bóg jest ich królem. Bóg jest ich królem. No a jeszcze dlaczego? Powiedział im. O, bo poniosą wielkie koszta. Utrzymanie dworu, utrzymanie królestwa kosztuje. Będą dziesięciny, będą ludzie brani do wojska, do służby, na dwór. To będą ludzie ponosili wielkie, wielkie ofiary, ażeby dwór królewski funkcjonował. Tak. Ale też przyczyna była jedna. Przyczyną było to, że synowie Samuela nie sprawdzili się w służbie sądzenia narodu i okazali się bardzo przekupni, nieuczciwi, pyszałkowaci. Ludowi się to nie podobało i to było przyczyną, że poprosili o króla. Bezpośrednią przyczyną. Albo to była taka wymówka tylko. A być może. Dlatego, że Samuel powiedział,
czy Bóg powiedział do Samuela właściwie, nie ciebie odrzucają, tylko mnie, żebym ja nie był Bogiem. Czyli tak praktycznie to oni odrzucali Boga, Bóg by znalazł wyjście. A tak mieli okazję, żeby powiedzieć, a twoi synowie nie są tacy jak trzeba, my chcemy króla. Proszę. Również chciałbym sprostować zrozumienie tego słowa dziesięcina dla króla. To nie chodziło o dziesięcinę lewicką, która była dziesięciną przeznaczoną na utrzymanie świątyni i kapłanów i służby świątynnej. To był podatek na utrzymanie króla, wojska i dworu królewskiego. I dlatego też mówi się o tej dziesięcinie, że to była dziesięcina królewska. Bóg wiedział, co jest dobre dla Izraelitów, ale oni chcieli być tak jak inni. Czy zauważacie, że to się również zdarza w naszych czasach, wśród nas, adwentystów? Bywa tak czy nie? Bywa. Oczywiście. Widzimy to w takich szczegółach, jak na przykład, no lubimy się upodabniać trochę do świata. Mamy może zainteresowania rozrywkami światowymi, może ubiór. Wygląd zewnętrzny bardzo się liczy. Powinniśmy rzeczywiście brać sobie to do serca, że nie powinniśmy, powinniśmy się wyróżniać, będąc w świecie. Jezus powiedział, są ze świata, są na świecie, ale nie są ze świata. Ale tego, czy to widać? Po prostu ludzie patrzą na innych i podobnie się zachowują. Kiedyś no to ubiór odświętny to był odświętny, no a teraz to się wszystko zaciera, bo tak jest w otoczeniu wokół nas. No i takie inne rzeczy, to jest jeden może z przykładów. Więc trzeba uważać, żebyśmy trzymali się Bożych wskazań, a nie patrzyli na to, że inni tak robią, to i my podobnie. Ale popatrzmy dalej, co mówią prorocy. Na przykład Amos, który żyje w latach 767 do 753 przed Chrystusem, a więc daleko jeszcze do niewoli, czy to asyryjskiej, do której poszło państwo północne, czy do niewoli babilońskiej, a jednak już prorok przestrzega, że takie postępowanie, jakie widać w narodzie, doprowadzi do tragedii. Co się działo? Dlaczego Amos tak napominał? No, nienawidzili prawa, nienawidzili prawdomówności, uciskali biedny lud, było zdzierstwo panowało, kłamstwo, łapówkarstwo, no po prostu jak ktoś coś zapragnął, to brał. Bo tak pisze Słowo Boże. Tak Słowo Boże mówi. Tak. Uciskacie biednych, gnębicie ubogich. Czy to dla Boga takie ważne jest? Przecież są ważniejsze, byśmy powiedzieli, sprawy teologiczne może. A Bóg zwraca uwagę na to, że gnębi się tam ubogich. Bóg jest Bogiem bardzo miłosiernym. Troszczy się o każdego człowieka, ale specjalnie o tych, którzy są bezbronni, wdowy, sieroty, obcego przybysza. Też porównuje, ponieważ wy byliście kiedyś przechodniami, więc troszczcie się o przechodniów. Prawa, które Bóg ustanowił, były niezwykłe. Zabezpieczył wszystkich. Zabezpieczył i wdowy, i dzieci, i osoby, nawet zwierzęta. Także o wszystkim pomyślał. I gdyby ludzie postępowali zgodnie z tymi zasadami, tymi prawami, nie doszłoby do takich różnych tragedii, problemów, niewoli. W końcu łamanie Bożych praw prowadziło do karania. Bóg poprzez karę wychowywał ludzi.
Pan Bóg im powiedział, że jeśli zubożeje twój brat koło ciebie, to nie zamkniesz przed nim drzwi czy tam ręki, że no pomożesz mu, wspomożesz go, pożyczysz mu czy dasz mu i nie tak. będziesz żądał tam płaszcza, żeby nie wiem, zabrać mu, bo to było jego jedyne odzienie. Tak samo pola, powiedzmy, no, czy pola, zbierasz, no. zbierasz kłosy, zostawisz coś, żeby później nie wracać po to, żeby to było dla biednego. Tak samo winogrona pozostawisz, tak samo gdy otrząsasz drzewka oliwne, pozostawisz, żeby mógł się tam również pożywić biedny. Ubogi. Mhm. Ubogi, jakie to ładne słowo, uboga. A ja myślę o tym, jak czytałem, czy oglądałem też filmy o Eskimosach na przykład. Jak już był człowiek starszy, no to uważano, że jest niepotrzebny. On sam tak już później też rozumował. Odchodził, żeby go tam niedźwiedź zjadł. Tak było wśród Indian. Wychodził gdzieś tam i jakiś zwierz go zjadł. Albo na przykład niedawno jeszcze słuchałem, jak pewien minister opowiadał, że w Egipcie widział kobietę na pustyni, no i zareagował, żeby ją ratować, bo przecież dostanie udaru słońca. No to zaczęli się śmiać tam urzędnicy. Mówią, u nas taki zwyczaj jest, jak już jest osoba niepotrzebna, widzi, że już dalej nie pociągnie, to wychodzi na pustynię i tam umiera. No. Ale Bóg tak nie chciał. Powiedział, że trzeba uszanować starca. Przed siwizną się ukłonić. Nie na darmo jest przykazanie czci ojca twojego i matkę twoją. Tak. No ale Amos, gdy przemawiał, to też przemawiał i bym powiedział, karcił inne narody. Karcił też Izraela z państwa północnego, no ale i także i Judę. Czy my możemy brać przykład z niego, bo on nawet posługiwał się takim ostrym słownictwem. I możemy powiedzieć, że jest to dosłowny wzór, a jest to wzór raczej ideowy, że musimy zauważać problemy, widzieć pewne wartości, a także widzieć to, co dobre, co przedstawia Pan Bóg. Natomiast sposoby przekazywania tego musimy dostosować do współczesnej mentalności. To była mentalność i kultura tamtych czasów i prorok wiedział, w jaki sposób ma się wypowiadać. Natomiast to nie jest powiedziane, że my mamy cytować teksty biblijne od proroka i przepraszam za wyrażenie, walić nimi w kierunku ludzi. No. Mm-hmm. Pomyślmy, za czasów Jezusa było wiele niesprawiedliwości, biedy. No, Jezus mówił nawet, że jeśli ktoś ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma. Czy niektórzy nawet jednej szaty nie mieli. Także jak ktoś miał dwie szaty, no to już był bogaty, miał się podzielić. No a Jezus nie nawoływał do jakiejś rewolty przeciwko Rzymianom, czy nie wiem, władzy, która do tego doprowadziła. Dlaczego? Jak myślimy? Jezus miał zawsze pokojowe jednak nastawienie. Biją cię w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Ale mamy się troszczyć o biednych. To jest... Jezus był litościwy, miłosierny i my mamy go naśladować tak samo. Więc troska o biednych powinna być dla nas naturalną naszą cechą. Chciałbym dodać, że Pan Jezus te same problemy, o których mówią prorocy, ujmował trochę inaczej. Nie wprost powtarzał teksty biblijne ze Starego Testamentu, ale ujmował je stosownie do czasów, w których żył i stosownie do tego, jakie zadania powierzył swoim naśladowcom. Kościół nie jest od tego, aby
prowadzi albo wszczynać jakąś rewolucję społeczną. Ale Jezus nie był obojętny na biedę i dlatego chociażby o tej szacie, gdy mówił, jest ktoś bogatszy, masz dwie szaty, daj temu, który nie ma. To jest troska o ubogiego. Tylko właśnie trzeba umieć taktownie to robić. Ja tak myślałem, jak my dzisiaj możemy się troszczyć o biednych, ubogich? No też im pomóc w jakiś sposób. Wiele razy, nieraz było tak, że no ktoś prosił, nawet ja z siostrą raz szłam, podszedł do nas taki starszy człowiek i prosił, czy nie moglibyśmy mu dać pieniążka. Ja mówię, a chce pan bułkę, czy coś, czy chlebusia ileś? Pójdziemy i kupimy, proszę bardzo. Mm-hmm. Był taki jeden, że przyjął, a drugi, na przykład siostrą moją, to wyprzezywał. No bo chciał pewnie na alkohol. No różnie to. No ale są różne formy pomocy. Czasem bezpośrednia, tak, gdy ktoś się do ciebie zwraca, czasem poprzez instytucje, tak jak nasza ADRA na przykład organizuje pomoc dla biednych. Wtedy wiemy, mamy pewność, że te pieniążki trafiają akurat do właściwych osób. Mm-hmm. To wspierać jakieś organizacje dobroczynne, które coś wiemy, że dobre robią, bo to różnie może być, ale możemy wspierać. Możemy głosować za ludźmi, których uważamy za uczciwych, że będą pomagać innym. Także różne są formy, a nie musimy próbować tak, jak apostołowie chcieli. Mamy tutaj dwa miecze, będziemy walczyć może. Albo niech grom spadnie z nieba i zniszczy ich. Ja muszę powiedzieć, że jestem wystawiona na próbę. Przechodzę pewne doświadczenie. Mam pewną osobę, która po prostu ciągle się do mnie o coś zwraca. Udaje już czasem, że tego nie widzę. Ona pomaga innym, ale moją, poprzez moją osobę. Aha. Michał zapisał taki jeden tekst biblijny, który jest względnie najlepiej znany w Piśmie Świętym, bo on streszcza, na czym polega cała religia. Jest taki Michał 6,8. No może ktoś go zacytuje. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. No jest to takie podsumowanie rzeczywiście całego Pisma Świętego, bo żebyś okazywał miłość, no miłość obejmuje wszystko, nawet prawo. Druga rzecz, abyś wypełniał prawo. Prawo i miłość czy łaska, no to wystarczająco dużo. A jeszcze w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tak. I Michał również nawoływał ludzi do poprawy swojego postępowania. W Księdze Michała, w drugim rozdziale, mamy tam znów wymieniane grzechy. I jest to ciekawe, że też nawiązuje do kwestii troski o tych ubogich, o kobiety, które są wyrzucane z domu. Co jeszcze Michał mówi? Wy wodzowie czujecie wstręt do prawa. Myślę sobie. Tak. No chyba nie też lubili tak do naszych czasów. Mówią, że to odpowiada Polakom, że Polacy nienawidzą prawa. Przelewali krew niewinną, brali łapówki, czy to za naukę, czy za sądzenie ludu biednego. Fałszywa waga, fałszywe odważniki. Tak, tak. 11 werset 6 rozdziału. Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami? Bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustach. Mm-hmm. Niewinnego pozbawiacie odzienia nawet. Sobie pomyślałem, do tego stopnia już doszło. Przecież odzienie było czymś koniecznym, bo oni w dzień okrywali ciało swoje tym i
gdy szli spać, to też się przykrywali tym, co nosili, jakieś tam zawijane płótna na sobie. A tu jest powiedziane, że do tego stopnia, że nawet pozbawiali ludzi odzienia. Michał również wspominał o przekupionych sądach. Co oznacza przekupiony sąd? To oznacza, że sędzia jest zależny od tego, kto mu więcej zapłaci. W związku z tym daje wyrok lepszy temu, kto zapłaci więcej. I sprawa jest taka, że Pan Bóg był naprawdę za tym, aby sędziowie, sądzenie było absolutnie niezależne. Nawet niezależne od jakiejkolwiek władzy, bo sąd prawdziwy to jest sąd, który opiera się o prawo i sumienie sędziego. Ja bym jeszcze dodała, że również tutaj Bóg krytykuje, Michałasz krytykuje fałszywych proroków bardzo ostro. Na przykład mamy tutaj 3:5. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, który im nic nie da do ust, ogłaszają świętą wojnę. To smutne, że ludzie tak przez całe wieki jedni gnębili drugich, jedni mieli dostatek aż za dużo, a inni głodowali. I żeby nie myśleć o tym, że to dawniej tylko tak było, to ja myślę o tym, że dzisiaj to samo jest i naukowcy mówią, że nawet gorzej jest, bo nigdy tylu ludzi nie głodowało na świecie, co obecnie. To, że 20% ludności ma 80% dóbr świata, a 80% ludności żyje z 20 dóbr świata, to pokazuje, jak masowa, globalna niesprawiedliwość istnieje w naszych czasach. I my jako ludzie wierzący coś powinniśmy robić w tym względzie. Może pisać czasami gdzieś, jak jest okazja, wypowiadać się na ten temat, tak żeby coś ze swojej strony zrobić. Może wysłać jakieś nasze drobne czy grubsze pieniądze dla tych głodujących. No nie jesteśmy w sytuacji, gdzie by nas to w ogóle nie obchodziło, bo my ich nie widzimy, tych biednych, tych głodujących. Bóg się troszczył o nich i my w jakiś sposób powinniśmy również myśleć i starać się coś robić dla tych, którzy są w gorszej sytuacji. No i pomyślmy o Ezechielu. Ezechiel żył krótko przed niewolą babilońską. Napominał, żeby lud się odwrócił, a później napominał, gdy już byli w niewoli. I dawał nadzieję. To bardzo ważne. Ludzie potrzebują chleba, ale też potrzebują nadziei. Mówił, że jeszcze Bóg zgromadzi wszystkich i Jerozolima będzie jeszcze odbudowana. Ale te napomnienia są bardzo istotne. Przyrównuje bowiem Izraela do Sodomy. Dlaczego? Gdy myślimy o Sodomie, to o czym myślimy? O Sodomii. O Sodomie. Na czym to polegało? Bo natomiast Pismo Święte wypukla inną winę Sodomy. Pychę. Też nie wspomagali ubogiego. Coś jeszcze? Mieli tak, beztroskę, pełną luksusy. No. Dostatek ogromny. Egoizm straszliwy. Tak. A o ubogich się nie troszczyła. Mieli dostatek chleba, pokoju. Tak. A inni to mogli sobie tam
ginąć. To były bogate miasta, dlatego Kedorlaomer przyszedł, żeby te miasta zdobyć i za czasów Abrahama zabrał ludzi do niewoli, skarby zabrał. A więc dobrobyt nie musi trwać wiecznie i Ezechiel dlatego napominał, trwajcie przy Bogu, to jest najlepsze wyjście. Ezechiel bardzo tępił pasterzy Izraela. Tak. Mamy tutaj w 34 rozdziale synu czy prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, proroków i powiedz im pasterze. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, a wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zgubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tu mamy przeciwieństwo postawy Jezusa, który był dobrym pasterzem i opatrywał chorą, szukał zgubionej. Tak. Zbłąkaną sprowadzał z powrotem, tak? Jednym z najbardziej znanych symboli Jezusa to jest symbol pasterza, który niesie to zaginione jagnię na ramionach. Czyli to taka troska, opieka o to słabe, to jagnię, które gdzieś zaginęło. No ludzie dzisiaj też są zagubieni z różnych powodów. Jedni mieli niedobrych rodziców, czy powiedzmy no upośledzeni troszeczkę może umysłowo. Są ludzie nieporadni, nie umieją się znaleźć w tym świecie. I o takich trzeba się troszczyć. Teraz mi się przypomniała historia, kiedy pewna kobieta zadzwoniła do mnie o północy i powiedziała, pastorze, chcę sobie odebrać życie. Możesz coś zrobić? Zacząłem z nią rozmawiać. Cóż mogłem zrobić przez telefon? Długo rozmawialiśmy, no i nie odebrała sobie życia. I później jeszcze się spotykaliśmy, ja ją odwiedzałem nieraz w domu, była w zborze u nas. Później wyjechałem stamtąd, nie wiem co dalej się z tą osobą stało, ale no tak nieraz myślę, no tak, gdyby ktoś zadzwonił do mnie, ale my mamy być pasterzami, którzy sami szukają takich owiec. Czyli powinniśmy coś ze swojej strony robić, wychodzić, szukać takich owiec, takich ludzi, którym możemy pomóc. No tak, i Jezus nas tutaj przemienia na takich, myślę też, pasterzy. I mówi, i dam wam serce nowe, czytam, to jest bardzo ważny werset, 36 rozdział, 26 werset. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Tak, jeśli chcemy być nazywani dziećmi Bożymi, powinniśmy podobnie postępować jak Bóg. Brać przykład z Jezusa, on jest naszym wzorem, który troszczył się o biednych. Tak, idziemy jeszcze do Izajasza. W księdze Izajasza jest taki werset, który mnie zdumiewa. Jest tam powiedziane, że choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to i tak ich nie wysłucham. No jak to? Przecież Jezus uczył nas, żeby się modlić, nie ustawać. W Starym Testamencie też mamy takie wezwania, a tutaj mówi przez Izajasza, że nie wysłucham was, nawet gdybyście pomnożyli te swoje modlitwy x razy. Dlaczego?
No, ponieważ odstąpili całkowicie od Boga, od Jego praw. Nie mieli miłości do bliźniego, nie okazywali miłosierdzia. Więc bo zapomniałeś, 17 rozdział, mówimy 10 werset, bo zapomniałeś Boga swojego Zbawiciela i nie pamiętałeś o skale swojego schronienia. Tak, a konkretnie ten tekst, który zacytowałem w części, to jest powiedziane, nie wysłucham was, dlatego że wasze ręce są pełne krwi. Mhm, no tak. Bóg naprawdę troszczy się o swoje stworzenia i On myśli o tych bogatych, ale myśli też o tych biednych, tych bardziej pokrzywdzonych. I to jest wielka lekcja dla nas, bo sama teoria religijna, czy to tak należy rozumieć, czy inaczej, czy Jezus był w ciele swoim tylko częściowo Bogiem, czy nie, kiedyś dyskutowano na ten temat. Myślę, że to jest nie takie istotne i nie musimy tego wiedzieć, ale wiemy na pewno, że powinniśmy myśleć o ubogich, chorych, cierpiących, więzieniach, w szpitalach. Tam są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Tak. No a Izajasz też dużo mówi o Mesjaszu, który ma przyjść i co jest powiedziane o nim, jaki on będzie, zwłaszcza gdy myślimy o tym kontekście nieszczęścia, ubogich, chorych i tak dalej. Proroctwo najpierw mam, bo wiemy, jak Jezus się zachowywał, leczył chorych, trędowatych, uzdrawiał, przywracał wzrok ludziom, nakarmił 5000 ludzi, gdy byli głodni. To jest wzór dla nas. A proroctwo co zapowiadało? No, 42 rozdział Księgi Izajasza mówi tak. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Mhm. Czyli nie używa żadnej przemocy do tego, aby ludzi skłonić do postępowania, które chciałby, aby tak robili. Podoba mi się to wyrażenie. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Piękna przenośnia. Co można tutaj podstawić pod tą trzcinę nadłamaną? No może, nie wiem. Ja tak myślę, że może jak upadam, to jeszcze mnie Pan Bóg nie przygniecie całkowicie, tylko właśnie podniesie mnie. Pomoże mi powstać, jakoś tak no, odnowić się w duchu, nie? Żebym się nie załamała. I mnie, i innym. Tak, tak, oczywiście. Taki jest tak, Bóg. Tak, no, no. Natomiast w świecie to się takie propagowało, dzisiaj może mniej się mówi, ale nadal się popiera ewolucję, że tak. To mocniejszy ma zwyciężać, a słaby musi ginąć. Bóg tak nie uczył. Chrześcijaństwo pokazuje, że ten mocniejszy powinien się troszczyć o tego słabszego, ten bogatszy o tego biedniejszego. Podsumujmy więc kwestię nauczania proroków, bo często to tak myślimy, że prorok, no to jego głównym zadaniem było przepowiadanie przyszłości. Czy rzeczywiście tak jest, gdy czytamy księgi prorocze? Przede wszystkim prorok otrzymywał natchnienie od Pana, nawet wręcz mówił, że otrzymał słowo od Pana Boga, które chciał przekazać ludziom według potrzeby na ten czas. Czyli prorok był tym, który napominał, nauczał i proponował inne rozwiązania właściwe dla życia ludzi tamtych czasów.
No i przede wszystkim ten prorok zajmował się również i tą niesprawiedliwością społeczną. Dążył do tego, aby przywrócić Boży ład w społeczeństwie, w ludzie wierzącym, w ludzie Bożym. I ciekawą rzeczą było to, że proroctwa proroków niektórych jakby przy okazji nauczania łączyły się z nadzieją, czyli z zapewnieniem, że Pan Bóg chce coś lepszego i łącząc się z tą nadzieją, dając tą nadzieję, przy okazji prorokowali o przyszłym Mesjaszu. Ale to nie było ich główną rolą, że teraz wygłaszam proroctwo na temat przyszłego Mesjasza, ale to proroctwo o przyszłym Mesjaszu było argumentem do tej mowy, której wygłaszali wobec ludzi. Takie napominanie, występowanie przeciwko rządzącym, apel o to, żeby się zatroszczyć o ubogich, no nie zawsze się podobało. Czasami prorocy ponosili bardzo przykre konsekwencje tego, ale robili swoje, bo Bóg ich wzywał do tego. Ja myślę, że dzisiaj też może być różnie. Czasami może nas to kosztować, ale jest taka duża niesprawiedliwość na tym świecie, że jako ludzie wierzący, naśladowcy Chrystusa, powinniśmy brać z Niego przykład i czynić coś na rzecz tych w gorszej sytuacji. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Amen. 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 Mario, poproszę Cię o końcową modlitwę jeszcze. Drogi ukochany nasz Boże i Panie, dziękujemy Ci, Panie, za to przesłanie, jakie do nas kierujesz poprzez starotestamentowych proroków, żebyśmy pełnili wolę Twoją, Panie. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Jezusa Chrystusa i On jest dla nas wzorem. Daj Boże, ażebyśmy coraz bardziej stawali się podobni do Niego i żeby nasze serca były pełne troski o ubogich, miłosierdzia, dobroci. Tylko Ty, Panie, jesteś dobry, ale dzięki Jezusowi możemy przybierać Jego charakter. Uczulaj nas, Panie, na biedę, z jaką się stykamy, jaka panuje. Nie tylko tę fizyczną, cielesną, ale również i duchową. Czyń nas i rybakami, i pasterzami, i obrońcami uciśnionych. Daj Boże, ażeby to przesłanie mocno utrwaliło się w naszym sercu i emanowało z nas wówczas, kiedy jest taka potrzeba. Błogosław też naszych internautów. Daj Boże, ażeby te lekcje służyły nam wszystkim ku wzrostowi, ku dobremu, bo wszyscy zmierzamy do Twojej ojczyzny i chcemy się tam znaleźć. Błogosław, Panie Boże, każdemu z nas. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas przy Słowie Bożym, nad rozmyślaniem o naszym życiu chrześcijańskim. Zapraszam za tydzień na kolejne studium i życzę Bożych błogosławieństw.